prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi jasno, jeśli Sejm nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, tej, która zatwierdziła ważność wyborów, no to Sejmu nie ma. Czy w związku z tym powinny nas czekać przyspieszone wybory? Czy to dlatego Prawo i Sprawiedliwość szykuje się na objazd kraju? Za chwileczkę podamy szczegóły. Bez sprzeciwu posłowie przyjęli skład i powołali Komisję Śledczą do spraw programu szpiegowskiego Pegasus. Na jej czele stanęła poseł Magdalena Sroka z PSL Trzeciej Drogi. Czy wie, co chciałaby zbadać, a może to kolejna polityczna hucpa i polowanie na czarownicę z opozycji? I wreszcie, skandaliczna decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej, skompromitowany raport Komisji Millera na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej wraca do oficjalnego obiegu i od dziś znów jest oficjalnym stanowiskiem państwa polskiego w tej sprawie. To jest wieczorne podsumowanie dnia Telewizja w Polsce. W centrum wydarzeń Marcin Wikło. Zapraszam. Każdy kolejny dzień w Sejmie przynosi opinie polityków, które potem opanowują naszą wyobraźnię i bardzo na nią działają. Jarosław Kaczyński powiedział dziennikarzom, co odnotowuje portal w polityce.pl. Spójrzmy, w moim przekonaniu, jeśli Sejm nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej, to po prostu w tej chwili nie istnieje. Jeśli Sejm twierdzi, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem, to wybory nie zostały potwierdzone, czyli Sejmu nie ma, a pan Szymon Hołownia nie jest marszałkiem Sejmu. Oto opinia Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. No i co? Zapanowała konsternacja, bo ten wywód jest przecież jak najbardziej logiczny, ale czy będzie miał jakiekolwiek konsekwencje? Nie szukajmy chyba konsekwencji, a przede wszystkim logiki w tej części, w tej kadencji sejmowej. Nie bacząc na to, Prawo i Sprawiedliwość rusza w teren. Od jutra w kilku miastach Polski odbywać się będą spotkania z liderami partii, a jest o czym rozmawiać. Mówił o tym dziś na konferencji na Nowogrodzkiej prezes Jarosław Kaczyński. Ta władza obiecywała 100 konkretów, a realia są takie, że łamana jest konstytucja. No myśmy byli nieustannie, bez żadnych podstaw o to oskarżani. Łamane jest prawo, przejmowane są organy państwa. Mamy do czynienia z taką podwójną grą. W Polsce ludziom się mówi, obywatelom się mówi, mówi to sam premier, że nic się nie zmieni, jesteśmy przeciwko zmianie traktatów, etc., etc. A coś zupełnie innego mówi się, kiedy się jest w Brukseli, kiedy w gruncie rzeczy mamy do czynienia ze zgodą. Zgodą na ten niemiecki dyktat. Decyzja o ruszeniu w teren wydaje się więc oczywista. Widać, że Prawo i Sprawiedliwość nie popada w marazm, że jest w ofensywie, w uderzeniu, bo po spacyfikowaniu mediów publicznych skurczyło się to pole, gdzie politycy PiS mają swobodną możliwość wypowiedzi, a te bezpośrednie spotkania, spotkania z wyborcami, to zawsze była mocna strona partii Jarosława Kaczyńskiego. I zmieniamy temat. Do tej pory to były zapowiedzi, teraz mamy potwierdzenie. Bez sprzeciwu Sejm przyjął skład i powołał komisję do spraw użycia szpiegowskiego systemu Pegasus. Głosowało 434 posłów, większość bezwzględna 218, za 433, nikt nie był przeciw, wstrzymał się jeden poseł. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością podjął uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku. Pokazaliśmy państwu taki dłuższy fragment wypowiedzi Szymona Hołowni, bo my też lubimy ten dźwięk głosu, podobnie jak sam pan marszałek. Na szefową sejmowej komisji do spraw Pegasusa została wybrana Magdalena Sroka, posłanka Trzeciej Drogi PSL, i ona chwilę później mówiła o tym, czym zajmować się będzie ta komisja. Ta komisja będzie musiała zbadać wiele wątków. Będzie musiała ustalić, kto tak naprawdę wpadł na pomysł i dopuścił do tego, aby w Polsce funkcjonował system, który nie dostał akredytacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ta komisja będzie musiała pokazać wszystkim państwu, kto był inwigilowany, dlaczego tak wrażliwy i tak
specyficzny system był wykorzystywany do walki politycznej, do walki z konkurencją polityczną, do niszczenia swoich oponentów. No to popatrzmy, bo ja mam wrażenie, że pani przewodnicząca ma już z góry założoną tezę, że mówi o tym, co tam było, że była jakaś prowokacja, że były jakieś polityczne motywy działania. No to spójrzmy, kto będzie w tej komisji zasiadał. Członkami komisji będą Marcin Bosacki, Joanna Kluzik-Rostkowska i Witold Zembaczyński z Klubu Koalicji Obywatelskiej, Mariusz Gosek, Marcin Przydacz, Jacek Ozdoba i Sebastian Łukaszewicz, to posłowie Prawa i Sprawiedliwości, także Paweł Sliś z Polski 2050, Tomasz Trela z Lewicy oraz Przemysław Wipler z Konfederacji. Jak te prace będą przebiegały? No to już wiemy, że niezbyt szybko, ale może nieco więcej w tej sprawie wniesie nam poseł Jacek Ozdoba, członek tej komisji, który będzie gościem telewizji w Polsce.pl już za kilka minut. Warto zostać z tym wieczornym podsumowaniem dnia. Szanowni państwo, trudno w tej sprawie o zbyt wielkie słowa. Wraca raport, nazwijmy to rzecz po imieniu. Raport hańby w sprawie katastrofy smoleńskiej. Ogłosił to dzisiaj z sejmowej mównicy wiceszef MON Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Jako kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej zdecydowaliśmy, że raport Jerzego Millera wraca na stronę Ministerstwa Obrony Narodowej. To się wydarzyło właśnie teraz. Chciałbym też poinformować też w imieniu władz państwowych, że raport Jerzego Millera jest jedynym obowiązującym raportem w sprawie katastrofy pod Smoleńskiem. Myślę, że to jest bardzo istotne z punktu widzenia i bezpieczeństwa państwa, i profilaktyki lotniczej. To się stało właśnie teraz. Chciałbym też podziękować panu Jerzemu Millerowi, podziękować też panu Maciejowi Laskowi oraz pułkownikowi Gorchowskiemu oraz całej komisji Jerzego Millera za to, że mimo, że niszczono im kariery, za to, że mimo, że niszczono im życiorysy, nie złamano ich charakteru. I że oni, jeżeli chodzi o kwestię prawdy, w tej prawdzie pozostali. To jest niesłychane. Po blisko 14 latach od największej powojennej tragedii w historii Polski wracamy do rosyjskiej narracji. Raport Millera, ten skompromitowany raport Millera, znów jest oficjalnym stanowiskiem państwa polskiego. Jak odebrały to rodziny ofiar? Porozmawiamy o tym dziś wieczorem, między innymi z Grzegorzem Januszko, ojcem stewardesy Natalii Januszko, która zginęła w Smoleńsku, a także połączymy się z Dariuszem Fedorowiczem, bratem Aleksandra Fedorowicza, prezydenckiego tłumacza, także ofiary katastrofy smoleńskiej. A minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się dziś z prezydentem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Mamy takie krótkie migawki z tego spotkania. Z tego co wiadomo, była to rozmowa o zewnętrznym zagrożeniu, mianowaniu dowódcy WOT i modernizacji sił zbrojnych, a także o kontraktach zbrojeniowych. Wszystko ważne sprawy. O Smoleńsku nie rozmawiano, a szkoda, bo myślę, że pan prezydent powinien tutaj w tym momencie swoje zdanie wyrazić. Ciekawe, czy minister Tygrys by się zdziwiła, może zastosował? Nie, chyba nie. Gościem Jacka Karnowskiego w porannym programie telewizji w Polsce był wybitny konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski. Proszę państwa, to były niby rzeczy oczywiste, ale w tej dzisiejszej podłej rzeczywistości, jak warto wsłuchać się w takie słowa? Posłuchajmy. Suwerenność państwa opiera się na tym, że ono ma konstytucję i że ta konstytucja jest respektowana. Jeżeli są problemy z jej przestrzeganiem, jeżeli pojawia się kryzys konstytucyjny, to ten kryzys można przezwyciężyć w drodze osiągnięcia porozumienia. Zasadniczo i opozycja, i większość, i tak jest w każdym państwie demokratycznym, że i opozycja, i większość reprezentują naród i szanują się nawzajem. Pan profesor użył takiego słowa, szacunek. To jest chyba rzecz obca, szczególnie marszałkowi Hołowni, który traktuje tak, jak traktuje posłów Prawa i Sprawiedliwości, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Nie sposób w tej chwili nie wrócić do wczorajszego wywiadu, specjalnego wywiadu dla telewizji w Polsce. Obaj politycy, byli ministrowie, szefowie służb specjalnych, szefowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, byli gośćmi telewizji w Polsce. Posłuchajmy. To, co robi Hołownia i jego zaplecze, jest wielkim bezprawiem. I to takim bezprawiem nieskierowanym też przeciwko, ono jest przeciwko nam konkretnie, prawda, skierowanym, ale tak naprawdę jest uderzeniem w fundamenty systemu demokratycznego. W
sposób nielegalny, bezprawny usiłuje się pozbawić posłów możliwości pełnienia mandatu. Usiłuje się naszych wyborców, a duże mieliśmy poparcie w wyborach, w każdych kolejnych wyborach kandydowaliśmy, wchodzimy do Sejmu i w ostatnich wyborach uzyskaliśmy duże poparcie. Ja 44 tysiące głosów, Maciek też kilkadziesiąt tysięcy głosów otrzymał. To są nasi wyborcy. My ich reprezentujemy i tutaj w sposób nielegalny, bezprawny, bezczelny, cyniczny usiłuje się pozbawić nas możliwości wykonywania mandatu, a naszych wyborców możliwości reprezentacji takiej, jaką sobie demokratycznie wybrali w parlamencie. Teraz już nie ogólnie, tylko w tym szczegółowym przypadku, w temacie mandatów posłów Wąsika i Kamińskiego, profesor Ryszard Piotrowski raz jeszcze. O tym, czy posłowie są posłami, nie decydują poszczególni prawnicy, tacy powiedzmy jak ja. O tym decydują przede wszystkim wyborcy i po drugie, w sytuacjach wątpliwych, o tym decyduje sąd. Posłowie mogą od tego postanowienia marszałka odwołać się do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy w składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, bo tak to o tym stanowi ustawa, Sąd Najwyższy ocenia zasadność tego odwołania. No i popatrzmy na ten konkret, który przedstawił na portalu X Maciej Wąsik, a ja mam ten odpis w ręku. Warto spojrzeć na postanowienie Sądu Najwyższego. Tak jak mówił pan profesor Piotrowski, chodzi o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która na posiedzeniu niejawnym 4 stycznia 2024 roku stwierdziła, że uchyla postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcie mandatu posła Macieja Romana Wąsika. A więc zgoda ze wszystkimi, którzy mówią, że sprawa mandatów posłów Kamińskiego i Wąsika jest jasna, bo naprawdę jest. Oni po prostu są posłami. I jeszcze jeden temat, który bulwersuje nas w ostatnich godzinach. Interwencja poselska w Ministerstwie Klimatu i Środowiska okazała nam smutną prawdę o osobach, które tam teraz pracują. Otóż tablica poświęcona Armii Krajowej i żołnierzom wyklętym z symbolem Polski walczącej wylądowała w magazynie. Poseł Andrzej Śliwka. Najbardziej kuriozalne z tego było to, że państwo podczas naszej interwencji poselskiej ustalali wersję wydarzeń. I pan Szczepański mówi o tym, że jest różna ocena historyczna postaci, które zostały upamiętnione. Pani Dziadkowiec powiedziała, że od nas się dowiedziała jako dyrektor generalna, to też kuriozalne. Jako dyrektor generalna dowiedziała się, że takie zdarzenie ma miejsce. No dosłownie mówiła 5-10 minut wcześniej dowiedziałem się o tym zdarzeniu. Na pan Gajewski, który się spóźnił, wbiegł zdyszany i powiedział, to na pewno jest remont. Gdzie pani Dziadkowiec powiedziała, pani dyrektor generalna, że to nie jest remont, ponieważ remont był realizowany w ubiegłym roku. Proszę państwa, remont albo nie remont, ktoś wyniósł albo nie wyniósł, ktoś zdjął ze ściany albo nie zniósł. No nic, komu tutaj wierzyć? Sejmowy reporter telewizji w Polsce Maciej Zemła pytał o to w związku z tym i polityków opozycji, ale także polityków większości sejmowej. Pan poseł Michał Gramatyka. Jeżeli pani minister klimatu tak mówi, to pewnie tak było. Jak pan maluje ścianę, a na ścianie wisi obraz, to trzeba go zdjąć, pomalować ścianę, a potem powiesić z powrotem. To są święte symbole, również dla mnie. Na pewno nikt intencjonalnie takich symboli w Polsce nie usuwa. To jest temat, którego na pewno nie odpuścimy. W związku z tym dziś jeszcze wieczorem pojawią się głosy i historyków, i polityków, bo o tym mówić trzeba. To są sprawy ważne. A na koniec tej części jeszcze jeden obrazek dotyczący mediów, bo jak wiemy, sprawa sceny medialnej wygląda zupełnie inaczej po pacyfikacji telewizji publicznej. I choć ja nie mam satysfakcji z tego, co wydarzyło się dziś w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, to jednak warto podkreślić to, że uzurpatorów z obecnego Neo TVP nie wszyscy traktują, albo właściwie niektóre osoby traktują tak, jak oni na to zasługują. Popatrzmy. Bardzo dziękuję, panie premierze. Prosimy o kolejne pytanie. Bardzo bym prosił o dopuszczenie dziennikarzy mediów, które mają niekwestionowany status prawny. Pan reprezentuje dzisiaj media, które zostały przejęte... Ale pan jest z jakiej telewizji? Sienkiewicza i Tuska. Ale proszę pana, telewizja Polska Panorama jest w tej chwili przestępczo opanowana, ja ze mnie rozmawiam. Wizja publiczna jest w sposób przestępczy opanowana, powiedział Jarosław Kaczyński i trudno się z nim nie zgodzić. Szanowni państwo, to jest wieczorne podsumowanie dnia. Telewizja w Polsce, w centrum wydarzeń. Zostańcie z nami.